Cześć, witajcie tutaj, Planetans, kolejny materiał na naszym kanale. Dzisiaj wam przedstawię po prostu sklepy, jakie są dostępne z mrówkami. Bo bardzo często mnie pytacie, gdzie możecie kupić mrówki. I osobiście możecie kupić je na przykład ode mnie, ale też żeby nie być tutaj tylko i wyłącznie zagarniaczem rynku i w ogóle, to przedstawię wam inne sklepy terrorystyczne związane z mrówkami. Więc macie tutaj sklepy, które posiadają w tym momencie strony facebookowe, czyli takie wiecie fanpage'e, grupki na Facebooku jeszcze jakie funkcjonują sprzedażowe, no i to jest jakby tyle. I postaram się być też obiektywny i nie będę za bardzo mówić o jakichś walorach danych sklepów, co o nich uważam, czy też nie. Wiadomo oczywiście, że ja będę polecać siebie najbardziej, ale nie chcę być też jakimś gnojkiem czy hamem dla pozostałych sklepów, bo uważam, że też mają fajne oferty i też fajne produkty siłą rzeczy. No więc co, na pierwszym takim moim miejscu, które akurat się na liście trafiło, to jest Kraina Mrówek, sklep, który możecie raczej dobrze znać. Ants Invasion to też sklep, który wydaje mi się, że możecie dobrze znać lub też o nim już usłyszeć, bo wydaje mi się, że ich promocja na rynku jest w miarę mocna, tym bardziej, że oni przejęli największą grupę na Facebooku. Jeżeli tego nie wiecie, to taka informacja z pierwszej ręki, że oni są teraz właścicielami największej grupy w Polsce, jeżeli chodzi o mrówki. Antkeper, sklep, który też sobie możecie dobrze kojarzyć, bo ja go często jakoś wspominałem, przynajmniej na kanale swego czasu. Ant3D to też sklep, który tak naprawdę nie trzeba wiele mówić. Antop to też sklep, który w sumie wydaje mi się, że jest też przynajmniej znany w niektórych kręgach. Antcenter to też jest sklep, który jest chyba jednym z najlepiej rozpromowanych sklepów, jeżeli chodzi o mrówki. Mrówkojad wydaje mi się, że też jest stosunkowo dobrze rozpromowanym sklepem. Przynajmniej na pewno miał parę dużych takich promocji. Przykładowo robił gniazdo dla Reziego, więc stąd możecie go kojarzyć. Macie też taki sklep jak Anthill Shop, który w sumie też zagościł u nas na kanale kiedyś. Mrówkolog to jest sklep, którego kupiłem swoje pierwsze mrówki. I no i co? I w sumie tyle, bo ten sklep tak w sumie średnio funkcjonuje, ale jest. Ant Hunter, sklep, który możecie znać lub też nie, chociaż on tam funkcjonuje w swoich kręgach. No i co? Teraz możemy przejść do stron na Facebooku. Anthub, sklep, który w sumie ja kojarzę i na przykład od tego ziomeczka kupowałem Humile, więc go serdecznie też pozdrawiam. Mrówku, sklep, który specjalizuje się w druku 3D i go osobiście też pozdrawiam. Oczywiście wszystkich tutaj pozdrawiam, no ale mówię tak, wiecie, grupkowo, facebookowo. Najbardziej te właśnie sklepy kojarzyłem swego czasu. Antstera, też bardzo serdecznie pozdrawiam. Oskara, z tego co wiem, to jeszcze sprzedaje mrówki, chociaż widzę, że się chyba specjalizuje powoli w węże. Szok, niedowierzenie, ten trend funkcjonuje też u mnie. Poletans, czyli siebie, polecam najlepsze mróweczki na świecie, hi 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 ha, ha, ha. No ale co jakiś czas mam jakąś tam ofertę mrówek, więc warto do mnie pisać, bo też się u mnie coś po prostu pojawia. I Fronta, sklep specjalizowany w drewnie, który tak naprawdę chyba zyskał jakąś tam już swoją reputację. Nawet widzę, że na TikToku funkcjonują i pokazują jakieś tam zza kulis, jak sobie pracują, więc serdecznie panu pozdrawiam. No i teraz przejdźmy do grupy, które funkcjonuje w nich sprzedaż mrówek, pod oczywiście kryptonimem, że Facebook się nie kapnął, więc mrówki dam, biorę. W sumie grupa chyba teraz największa, jeżeli chodzi o sprzedaż, chociaż wydaje mi się, że też trochę to być może kupione tym, że wojenek mrówczych, czyli wywalania grup przez głupie dzieciaki. Dlaczego mówię, że głupie? Bo uważam, że patrząc na środowisko regiusowe, czy też innych zwierząt terrorystycznych, to właśnie pokazuje siłę tych środowisk, że tam grupy nie padają, tylko niestety u mrówczarzy padają, bo tego 8-letniego Stefanka, któremu mrówki ktoś, wiecie, sprzedał jakieś nieudane, czy tam jakieś gorsze kolonie, to musi wywalać całą grupę, żeby wszyscy cierpieli w imię jego jakiejś zemsty, bo jego malutkie kochonec musi być dopełnione. No i co, mamy też mrówki Ant3, która jest mniejszą grupą, no ale no w tym momencie oni tracą co jakiś czas grupy, więc no niestety tak to wygląda. Innych grup niestety nie znalazłem, jeżeli jakieś są, no to przepraszam ich, no ale po prostu te kojarzę z tego oto procederu. Mam nadzieję, że pomogę osobom, które nie znają się i że będą mogły tutaj w tych miejscach szukać oczywiście tych mróweczek.
Oczywiście zostają też dwa największe portale aukcyjne, czyli OLX i Allegro, no ale o nich jakby nie będę się wypowiadać, bo oferta tam jest cały czas zmienna i też nie każe jakichś innych funkcjonujących tam sklepów. No i co? Życzę Wam miłych zakupków, no i to jest tyle ode mnie, cześć!